Hejka, siemka, witajcie! Nazywam się Bing, ale to na pewno wszyscy dobrze wiecie. Słuchajcie, dzisiaj wprowadzam się do mojego nowego mieszkania i zaprosiłem, aby to mieszkanie obejrzała moja kuzynka Coco oraz przyjaciółka Sula. Mam nadzieję, że bardzo im się spodoba moje nowe mieszkanko. Kupiłem je ostatnio, no i wyposażyłem w różne sprzęty. Chyba już mam wszystko, niczego mi nie brakuje. Więc mogłem zaprosić swoich przyjaciół i pochwalę im się, jakie mam fajne mieszkanie. Ho, ho, na pewno im się spodoba i też będą chcieli tutaj zamieszkać. No ale nie wiem, może zaproszę ich na jedną noc albo dwie. Zrobimy sobie fajne wieczorne gierki. Na przykład zagramy w kowanego, albo w ganianego, albo w jakieś karty. Zobaczymy. La, 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 la. O, siemka Bing, co tam słychać? Zaprosiłeś nas, abyśmy przyszli odwiedzić Ciebie w nowym mieszkaniu. O, widzę, że pięknie już się urządziłeś. Nie mogę się doczekać, kiedy pokażesz wszystkie swoje pomieszczenia w swoim domku. O, to poczekajmy jeszcze na Sulę. Powinna tutaj niedługo być. La, la, la. O, ojeju. O, zdążyłam, nie spóźniłam się, mam nadzieję. Ojeju, na mieście były takie korki. No nie mogłam przejść, ale już jestem. Mam nadzieję, że nie zaczęliście beze mnie oglądać Twojego mieszkania, Bing. O nie, nie, spokojnie, Sula. Czekaliśmy na Ciebie. No, więc za chwileczkę możemy rozpoczynać. Chodźcie, pokażę Wam, jak fajnie mieszkam i jakie fajne mam gadżety i w ogóle, jakie fajne mieszkanko. O, proponuję, abyśmy zaczęli sobie od mojego pokoju, a w sumie to jest salon. Jest naprawdę bardzo fajny, mam tutaj kanapę żółtą i w ogóle jest super. Możecie same sobie wejść i zobaczyć, jak tutaj jest fajnie. No super jest tutaj i nawet widzę, Bing, że masz fajne klocki. Jaka duża wieża, sam ją zbudowałeś z tych klocków, świetnie się prezentuje i jest naprawdę duża. Faktycznie fajnie wygląda. Ja też bym chciała mieć taką wieżę u siebie w mieszkaniu. A może kiedyś będę miała i zbuduję sobie taką wielką wieżę z klocków. No super, świetnie wygląda. A zobacz, jaka wygodna kanapa. Hej, Coco, zobacz, ale zabawa. Stanęłam na tym niebieskim dywaniku i te klocki się opuszczają w dół, kiedy mocniej przycupnę, a kiedy się podniosę się, one podnoszą w górę. Super masz ten salon, Bing. No, też tak myślę, ale chodźcie dziewczyny, pokażę Wam, jaką mam wypasioną kuchnię. Przejdźmy do mojej kuchni. Zobaczcie tylko, jakie mam sprzęty. Mam i zlew, mam i piekarnik, i szafki, i wszystko mam w mojej kuchni. Zobaczcie tylko, jaka jest ekstra. Super jest. Nawet masz taki mikser, o którym marzę. Wow, możesz robić sobie w nim koktajle. Ale super, też bym taki chciała mieć. Wow, ale ten koktajl zaraz Ci wybuchnie. Czyżbyś robił dla nas pyszne picie? O, tak, właśnie, zapomniałem o pysznym piciu. Ach, ale ze mnie gapa. Jeszcze by wszystko się wylało i co wtedy? Nie mielibyśmy co wypić. Oho, zaraz wyłączę ten mikser i będziemy mogli wypić pyszny koktajl. Wow, no mi też się bardzo podoba ta kuchnia, a przyznam szczerze, że burczy mi już w brzuszku, więc taki pyszny koktajl chętnie za chwilę wypiję, Bing. Ohoho, jesteś super goście. Oj tam, no już bez przesady, ale spójrzcie tylko na moją sypialnię. Mam tutaj ogromny tapczan, wygodny jest i kołderkę na nim. Uwielbiam swoją sypialnię i tutaj spać. Zawsze się wysypiam do szkoły. Nawet się położę, ale się zrobiłem śpiący nagle, ohoho. Hej, Bing, tylko nie zasypiaj nam teraz, halo, nie śpimy. Przecież noc jest od spania, Bing. Chodź, musisz oprowadzić nas dalej. No dobra, jeszcze minutkę, bo jestem taki śpiący. Hej, Bing, chyba nie zamierzasz teraz spać. Ojejkuś, ale z Ciebie gospodarz. Szybciutko wstawaj i oprowadź nas po swoim mieszkaniu dalej, a nie będziesz tutaj smacznie drzemał. A my co mamy robić? No dobra, już wstaję. Och, nawet nie mogę się na minutkę położyć. Och, dobrze, wstałem już i możemy i
iść dalej. Hej! A gdzie się podziała Koko? Widziałaś gdzieś ją przed chwilą? Tutaj gdzieś była przecież. Ej, no była, była. Może poszła już do kolejnego pomieszczenia. Bing, co jeszcze chciałeś nam pokazać? Gdzie ją znajdziemy? No, została tylko łazienka. Być może odzwiedza sobie łazienkę. I patrzy, co tam ciekawego mam. Wow, ale super ekstra wypasiona łazienka. Wow, a jaka wanna. Oj, nawet już tam jest woda z bąbelkami. Ojejku, chyba Bing się nie pogniewa, jeśli wskoczy do wanny i się szybko wykąpie w takich bąbelkach. Ojejku, ja u siebie w domu nie mam takich bąbelków, a bardzo chciałabym się w takich wykąpać. Koko, Koko, gdzie jesteś? O, Bing, nie wchodź, nie wchodź! O, Koko, a co ty tutaj robisz? O nie, Koko, kąpię się w mojej wannie! Ojeju, niesłychane! Koko, fajnie się tutaj jest, prawda? Jest dużo bąbelków i wanna jest wygodna, ho, ale zrobiłaś sobie dużo tej piany, no, no, no! Ej, Koko, a co ty robisz? Bierzesz kąpiel? Ojejuś, nie mogłaś się powstrzymać, dlatego, bo zobaczyłaś te piany i bąbelki, prawda? Och, już ja dobrze cię znam! O, ale tutaj jest super, tutaj jest fajnie! Zawsze marzyłam, aby wziąć kąpiel w takich bąbelkach. Oto widzę, Koko, że moja łazienka się tobie bardzo spodobała. Och tak, jest super! Mogłabym tutaj zostać i kąpać się przez cały dzień. Oho, ale to już koniec, kochana. Nie ma więcej pomieszczeń, więc możesz się śmiało tutaj kąpać ile chcesz. Bing, śliczny masz ten domek. Jest naprawdę uroczy. Bardzo mi się podoba twoja kuchnia, sypialnia, łazienka i salon. Ekstra tutaj jest. No to super, bardzo mnie to cieszy. Hej, a gdzie jest Koko? Nadal się kąpie? No, niech się wykąpie w tych bąbelkach. Ona naprawdę lubi takie kąpiele. O, super. Hej, hej, nie, nie, już jestem, już jestem. Nie, no dołączę do Was. Wykąpałam już się w bąbelkach, było super, ale teraz chciałabym się z Wami pobawić. Bing, zwiedziliśmy już Twoje mieszkanko, to chodź teraz się pobawić, no chodź. O, dobrze, to pobawmy się w Kowanego w moim mieszkaniu, będzie super, zobaczycie. Jupi, fajnie, ale zanim pójdziemy, to kochani widzowie, zasubskrybujcie kanał Kocham Zabawki, dajcie lajka, czyli łapkę w górę, a w komentarzach wpiszcie, czy Wy też lubicie się bawić w Kowanego. No, bo my właśnie idziemy się bawić. Będzie super, pa, pa, do zobaczenia.